transmisji jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. W czarnych, obcisłych spodenkach i czerwonych rękawicach Tomasz Unger. Walkę na ringu sędziuje Renata Naczaj. Walka odbywa się na zasadach MMA, to klasa C+. To są kategorie zaawansowane, które dopuszczają coraz bardziej zaawansowane techniki. Klasa B to jest wyżej, klasa A to już jest ta najwyższa klasa. C+ nie jest klasą najniższą, dlatego nie walczą w ochronie. Oczywiście, bo już jest taki pół semiprofesjonalny. No i cóż, Tomasz Unger sprowadził walkę do parteru. Obalił go tak. I w gardzie. Krzysztof przeprowadził taki dosyć dynamiczny atak, ale... No i wpadł na zwykłe posadzenie. Dokładnie tak. I teraz widzimy na górze. Na górze w czarnych spodenkach, jeszcze raz przypomnę, jest Tomasz Unger. Na spodenkach niebieskich, w tej chwili na plecach, jest Krzysztof Bednarski z klubu MMA Okiejski. Proszę zwrócić uwagę, tutaj zawodnik trzyma się dłoni za własną stopę, żeby ustabilizować swoją pozycję, nie dać się zrzucić przeciwnikowi. Przepraszam, to zawodnik broniący się w takiej klamrze trzyma przeciwnika. Próbuje chyba przejść do pozycji bocznej. Z drugiej strony ta pozycja w tej chwili daje mu przewagę, z tym, że w klasie C+ nie wolno jeszcze uderzać z dosiadu, więc on tutaj może tylko zdobywać punkty na zasadzie stosowania tych technik, które są przypisane do szuta na tym poziomie. To jest trochę takie ograniczenie, które pozwala zawodnikom powoli wchodzić w świat tego MMA, gdzie dozwolone jest już właśnie prawie wszystkie techniki. Ja odnoszę takie wrażenie, że chyba Tomek jest troszeczkę silniejszy od Krzyśka. Wyraźnie teraz ma go już... No, cały czas go dominuje, ale... Nie wiem, czy jeszcze z tego tytułu sędziowie przyznają mu punkt. Oczywiście wizualnie dominuje i teraz bym się próbował przejść tą gardę, wejść do dosiadu. Próbuje ściągać jego uda. Wszedł teraz na wewnętrzną stronę uda, strasznie bolesne przeciwnika. Ale i idzie do pozycji bocznej. Krzysiek dobrze sobie radzi z tym, że cały czas przytrzymuje mocno głowę Tomka, przez co nie pozwala mu za bardzo na tą zmianę pozycji, o której mówi. Zgadza się i w tej chwili pani sędzia bardzo słusznie sprowadziła walkę na środek maty. Muszą wrócić do tej samej pozycji. Teraz trzeba założyć taką samą pozycję, tak, jaką jesteśmy mieli winni, przed tym, zanim wyszli za linię. Tak, walka dlatego była przeniesiona na środek, ponieważ przy linach raz, że zawodnikom nie jest wygodnie walczyć, dwa, jest to niebezpieczne, stąd też przeniesienie walki na środek ringu, z tym, że problemem jest zawsze ustalenie pozycji takiej, jak była przed przerwaniem walki. Z reguły zawodnicy tutaj muszą współpracować z sędzią, no bo wiadomo, że to tak czy siak dojdzie do tego, co było. Nie ma sensu przedłużać. Dobrze, ruszymy. Krzysztof trzyma głowę Tomka, nie pozwalając mu na zmianę pozycji na dużo wygodniejszą i taką, w której mógłby zdobywać punkty. Tak, ja się przez to nie przeszedł, to będzie się dalej tak... I mamy koniec pierwszej rundy. Jak Piotr? Proszę Państwa, przypomnę w przerwie, że to jest druga edycja młodzieżowej Mazowieckiej Ligi Kickboxingu z Papale. Organizator to Polska Liga Kickboxingu, czyli udziale gminy miasta Wyszogród. I przy tym, że gości nas tutaj i opiekuje się nam Mariusz Bieniek, wiceburmistrz Wyszogrodu. Natomiast cała liga cieszy się patronatem honorowym marszałka województwa mazowieckiego pana Adama Służka. Oh,
tego, że widzieliśmy ten plan nagrody przez całą zonę, potem taki Maszowskiego. Nasi sponsorzy to firma młodzieżowa Sparta, Sparta Wołem, firma Kopciński, firma Sportmaster, która dostarcza nam sprzęty, delikatesy oraz wyszedłowie oraz całą zonę. I mamy drugą rundę, tym razem w bardzo zasadach K1 i low kick. Runda druga jest rundą ostatnią. Przypomnę, rundy 3-minutowe. Lekka przewaga moim zdaniem na kartach sędziowskich jest po stronie Tomasza Ungera, ale zobaczymy, jak to wszystko teraz się rozstrzygnie, bo... Przychylam się do tego zdania, Piotr też. Sprawa zależy od tego, jak on wejdzie na startę, bo na pewno startery wejdą. Myślę, że Tomasz kontrolował walkę, mimo tego, że Krzysztof nie pozwalał. Ale teraz, i to właściwie powtórka, bo on to dostał mocno. I teraz to on się właściwie, szczerze mówiąc, tym obaleniem to tak trochę nachylał. To samo. Który mu wylądował na twarzy, to sporo ważył, nie da się ukryć. Odnoszę wrażenie, że Krzysztof jest dosyć mocny w stójce, prawda? No uderzył tak, że pałka troszeczkę zakolisała. Teraz mamy powtórkę z drugiej, z pierwszej rundy. Tak, gdzie już aktywnie idzie do głowy leżącego na plecach przeciwnika. Tak. I Krzysztof nie ma już takiej możliwości, żeby przytrzymywać tą głowę, prawda, w tej chwili? Tak, 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 ale Tomasz jest bardzo zmęczony. Proszę zobaczyć, on już właściwie teraz nic nie robi. Zawodnik Akademii Sarmatia, przypomnijmy, Tomasz Unger w czarnych spodenkach w tej chwili u góry, natomiast plecami na ringu zawodnik MMA Okmiński, Krzysztof Bednarski. Strasznie, bardzo silny siły. Teraz Krzysztof odpycha głowę, próbuje zrzucić się do przeciwnika, ale Tomek jednak będzie próbował albo przejść gardę, albo zrobić jakąś dominującą pozycję, no na razie jest kontrolowany. To jest właśnie ta sprawa, o której warto powiedzieć, że w przeciwieństwie do zapasu olimpijskiej tutaj walka nie kończy się wtedy, kiedy jeden z zawodników leży na plecach. To jest sposób, żeby kontynuować walkę i to całkiem skutecznie się bronić i kontrolować. Ale w drugą stronę się kręci. Nie daj sobie zrobić krzywdy. To, że leży na plecach, to znaczy, że przegrał. Może oczywiście zrobić punkty, ale nie przegrywa. Tutaj słyszymy podpowiedzi z narożników. Tutaj chyba to jest odpowiedź skierowana do Krzysztofa Bednarskiego, żeby przytrzymywał cały czas głowę Tomka. Natomiast Paweł Ziółkowski podpowiada cały czas Tomaszowi, aby ten spróbował przejść do pewnego dosiadu. Tak, wtedy będzie to już ewidentnie dominacja i nic już nie zakwestionuje jego przewagi. Cały czas atakującym zawodnikiem jest tam. Teraz nie jest pierwsza technika, ale już w pozycji na boku i prawe kolano pod biodro, czym powiedzieć. Wypychaj biodra. Wypychaj biodra. Uważaj na Kimurę. Nie, jak podpowiadają, René, jak narożnik współpracuje z zawodnikiem. No tak, widzieliśmy kilkakrotnie w walkach, w formułach uderzanych, że sędziowie zwracali uwagę narożnikowi, tam jest jednak większa dyscyplina, tutaj zarówno Paweł, jak i trener przesuwają się wokół ringu i podpowiadają zawodnikom, teraz czas na rozstrzygnięcie. Mamy koniec sędziowski, na pewno ta walka kończy się na punkt. Wrócimy do postaci na Mundur, ceremonia wręczenia dyplomów.
Sponsorem transmisji jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.